Siemano, kolano! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Movie Star Planet i dzisiaj, moi drodzy, będziemy odtwarzać pakiet misiowy. Także tak, bez przedłużania, słuchajcie, przechodzimy już do sklepu i dzisiejszy odcinek odtwarzania pakietu jest odcinkiem specjalnym, ponieważ powstał on tak jakby przy współpracy z widzami, ponieważ wczoraj na live'ie zapytałam się was o jakieś pomysły na odcinki, napisaliście, że odtwarzanie pakietu i kilka osób podesłało mi właśnie, jak zrobili samodzielnie pakiet misiowy z ubrań ze sklepu i naprawdę mnie te prace zainspirowały, ale to dowiecie się w praniu, co dokładnie zerżnęłam i od kogo. Także tak, słuchajcie, zaczynamy oczywiście od włosów. Włosy były chyba najtrudniejsze, jak tak patrzyłam przed odcinkiem i przygotowywałam się do nagrywania, no to włosy właśnie są największym wyzwaniem, na to wychodzi, ponieważ no ciężko jest znaleźć po pierwsze takie kucyki. Jak już znalazłam jakieś podobne kucyki, to one były z grzywką i one były gdzieś tutaj, nie pamiętam tam gdzie dokładnie, może troszeczkę wyżej jednak. Myślę, że byłyby wystarczająco podobne, natomiast no niestety grzywka nam tutaj przekreśla możliwość ich użycia. Widziałam tutaj jeszcze na końcowych stronach pewne włosy, które są całkiem podobne i chodzi o te tutaj kucyczki, proszę bardzo. Mamy nawet wersję nie dla VIP-ów, chociaż no ta stara grafika sprawia, że one nie wyglądają tak dobrze, jak mogłyby wyglądać. Może na razie zostaniemy przy tych i później ewentualnie zmienię, jak będzie taka potrzeba. Teraz słuchajcie, ważna rzecz, wstążeczki na głowę. Jest to pewne utrudnienie i to całkiem spore utrudnienie, natomiast słuchajcie, jedna z widzek na ostatnim live'ie pokazała mi, jak ona wykonała swój pakiet misiowy i jest to osoba o niku Aelita Stones 123. Ta dziewczyna, słuchajcie, pokazała mi naprawdę bardzo fajny, bardzo kreatywny przede wszystkim myk, jak można mniej więcej w miarę dobrze odwzorować te wstążeczki na głowie. Niech ja tylko znajdę tę opaskę. O, tutaj mamy taką opaseczkę. Zaraz wam pokażę, co będziemy z tym robić. I jeszcze szukam tej wstążki. I proszę bardzo. Na razie to wygląda, no, dosyć dziwnie. Natomiast chodzi o to, aby odpowiednie paski na tej opasce zmienić na kolor włosów, natomiast resztę zmienić na kolor wstążki. Przez co mamy takie złudzenie, jakby tutaj właśnie były takie dwie wstążki przewiązane przez te włosy. Mam nadzieję, że rozumiecie, o co mi chodzi. Oczywiście nie dam rady zrobić takich pięknych zygzaczków, jakie tutaj są w oryginale wykonane, natomiast wydaje mi się, że to jest naprawdę bardzo ciekawy sposób na odwzorowanie tego. Ja bym w życiu na to nie wpadła, naprawdę. Także tak, słuchajcie, do czego sobie teraz przejdziemy? Moglibyśmy sobie teraz przejść, myślę, do bluzy, natomiast zanim bluza, ja bym sobie najpierw założyła spódniczkę przede wszystkim. Spódniczka, jaką chciałabym ubrać w tym momencie, jest niestety, z tego co kojarzę, za diaksy, chociaż w sumie ta by też mogła być. Dobra, na razie może zostać ta, natomiast jeżeli nie będzie mi ona pasować, to zmienię na tę spódniczkę za diaksy. I teraz słuchajcie, miałam w zamiarze wykorzystać pewien sweter, taki mega oversize'owy, który właśnie jest w modzie damskiej, natomiast ciężko było właśnie mi dopasować do tego spódniczkę, bo jak widać, jakąkolwiek spódniczkę bym nie założyła, ona była za krótka i właściwie nic tutaj na dole nie było widać i wpadłam po prostu na pomysł idealny. Przecież w sklepie męskim takich bluz oversize'owych, dużych, jest po prostu na pęczki. Nie wiem, dlaczego wcześniej na to nie wpadłam. Wchodzimy sobie tutaj w swetry i właściwie każda bluza, jaką tutaj widzicie, mogłaby się nadać. No mniej więcej tak by te kolory miały wyglądać. Oczywiście, tak jak mówię, na koniec odcinka to jeszcze wszystko poprawię. Mogłaby ta spódniczka nawet zostać, natomiast ja chyba wybiorę ostatecznie tą za diaksy. Teraz przechodzimy do detali bluzy. I słuchajcie, wybrałam sobie tutaj ten kołnierzyk. Jeżeli sobie go pokolorujemy tutaj na biało, tak jak właśnie to zrobiłam, to mamy tutaj taki w miarę dobry odpowiednik tego właśnie tutaj kołnierzyka. Natomiast tę tutaj wstążeczkę pokoloruję na taki mega ciemny brąz. I jeżeli chodzi właśnie o bluzę i spódniczkę, to by było na tyle. Teraz słuchajcie, przejdziemy sobie do torebki misia, właściwie plecaczka misia. Tu gdzieś dalej była właśnie taka torebusia misia. Oczywiście pokoloruję sobie to jakoś względnie mniej więcej na podobne kolory. No i przechodzimy, słuchajcie, do ostatniej już rzeczy, czyli do butów. Znalazłam tutaj, właśnie, chodzi mi o te buty i one są mega, naprawdę mega podobne. Szkoda, że akurat tutaj są te nietoperze skrzydła. To mi troszeczkę psuje efekt. Natomiast jeżeli pokolorujemy sobie te buty, kurde, nie pamiętam, jak to dokładnie tam było. Chyba tak jakoś to było? Nie, na odwrót, trochę pomyliłam kolory, jeszcze raz. No coś takiego, mniej więcej takie kolory. No moim zdaniem to jest mega podobne. Natomiast jeżeli komuś będą przeszkadzać te skrzydła nietoperze, to mam tutaj również pewien zamiennik, właśnie bez tych skrzydeł
I są to te buty, które są o wiele wyższe, co troszeczkę właśnie ujmuje im jakby tej wiarygodności, ale z kolei nie mają tych skrzydeł, wiecie o co mi chodzi, więc coś za coś, możecie sobie wybrać co bardziej wolicie. No i słuchajcie, tak wygląda nasz pakiet, oczywiście jeszcze z niepozmienianymi kolorami, to jeszcze sobie poprawię. 3, 2, 1 i proszę bardzo, tak wygląda ostateczny, poprawiony już look z identycznymi niemalże kolorami. Mam nadzieję, że wyszło mi to w miarę dobrze, możecie sobie tutaj porównać. Aha, i oczywiście pamiętajcie o tej spódniczce, jeżeli nie chcecie za diaksy, to weźcie sobie te za starcoinsy. I teraz idziemy oczywiście zapisać looka, jeżeli chcecie, to oczywiście jak najbardziej możecie go kupować. Proszę bardzo, look jest do waszej dyspozycji, tak jak mówiłam, kupujcie do woli. A tymczasem ja już będę się z wami żegnać, bo boję się, że zaraz zacznę dostawać jakiś spam pozder, także ja wam bardzo dziękuję za obejrzenie do końca tego odcinka. Zostawcie łapki i subki, jeżeli wam się spodobało. Do następnego i pa, 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 pa.